Dzień dobry Państwu, nazywam się Marlena Sakowska-Baryła i jestem radcą prawnym oraz partnerem w Sakowska-Baryła-Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. Jak zapewne Państwo wiedzą, od wielu lat zajmuję się prawem ochrony danych osobowych, a w ostatnim czasie tak się akurat składa, że wielokrotnie klienci pytają mnie o kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych. W związku z tym pomyślałam, że warto jest na te pytania kolejno odpowiadać i dzisiaj właśnie chcę poświęcić kolejny odcinek naszego spotkania na odpowiedzi na takie pytania. Na niedawnym webinarze zostało mi postawione pytanie przez inspektora ochrony danych wykonującego swoją pracę w jednej z jednostek samorządu terytorialnego. To pytanie było dość ciekawe, jednocześnie mam wrażenie, że było to pytanie z tezą. Jaką tezą? No tezą taką, że administrator jest to ten podmiot, który ma absolutną władzę w dziedzinie danych osobowych i temu administratorowi w żadnym razie w drogę nie mogą wchodzić ustalenia dokonywane przez podmiot przetwarzający. No i można, proszę Państwa, powiedzieć tak i nie. Tak, dlatego że to administrator wybiera podmiot przetwarzający, przynajmniej tak to powinno wyglądać w tym rozwiązaniu w czystej postaci. Ja tutaj mogę powiedzieć o takich momentach, kiedy nie ma rozwiązania w czystej postaci, a mianowicie kiedy tak jest, wtedy, kiedy mamy do czynienia z podmiotem publicznym i wtedy, kiedy Centrum Usług Wspólnych realizuje owe zadania jako jednostka obsługująca wobec jednostek obsługiwanych. Natomiast w tym przypadku chodziło o rzecz nieco inną, a mianowicie pojawiło się pytanie, czy to jest możliwe na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, że podmiot przetwarzający proponuje swój projekt umowy powierzenia, a w związku z tym administrator właściwie może przystąpić do tej umowy niejako przez przystąpienie. Tam nie może wprowadzić żadnych zmian. No i tutaj od razu pojawiła się argumentacja owego inspektora samorządowego, no ale chwila, przecież tutaj mamy administratora, ten administrator jest taki ważny i on powinien właśnie mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób ta umowa wygląda. I proszę Państwa, faktycznie tak powinno być. Natomiast tu, zwłaszcza w kontekście tych administratorów samorządowych, pojawiają się dodatkowe elementy, na które koniecznie, ale to koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Bo w momencie, kiedy zaczęłam dokonywać ustaleń z tym samorządowym inspektorem, to okazało się, że umowa powierzenia przetwarzania w tym przypadku stanowi tak na dobrą sprawę efekt zawarcia umowy głównej, a umowa główna została zawarta w trybie zamówień publicznych, w związku z czym w tym momencie właściwie już my nie możemy zrezygnować z podmiotu przetwarzającego. Dlaczego nie możemy zrezygnować z podmiotu przetwarzającego? No dlatego, że wybraliśmy go w trybie zamówieniowym i to wiązałoby się z licznymi perturbacjami związanymi z kwestiami faktycznie charakterystycznymi dla prawa zamówień publicznych. Tutaj zostawmy je nieco na boku. Czyli co to oznacza dla nas? Tak naprawdę oznacza to, że inspektor najpewniej nie był zaangażowany w proces zamówień publicznych, że inspektor pewnie nie miał tego głosu doradczego, który powinien mieć w związku z umową powierzenia, że być może administrator, który w tym momencie jest, nie wiem czy przymuszany to jest dobre słowo, ale jest w sytuacji takiej, że proponuje się jemu umowę powierzenia, tak na dobrą sprawę doprowadzić do tej sytuacji ze znacznym swoim udziałem. I to nie jest błąd, że podmiot przetwarzający, zwłaszcza jeżeli tym podmiotem przetwarzającym jest duży podmiot, jest podmiot, który na co dzień jest profesjonalistą w danym zakresie, specjalizuje się w dostarczaniu na przykład systemów informatycznych czy systemów wspomagających oświatę i on wie, ten podmiot przetwarzający, że właściwie w praktyce nie może pozwolić sobie na to, ażeby każda umowa wyglądała inaczej i żeby realizowanie tej umowy odbywało się na zupełnie osobnych warunkach. Z tego względu, że to po prostu z perspektywy procesów przetwarzania danych, perspektywy obsługi klientów będzie niemożliwe. Ale przecież na etapie zamówień publicznych to było możliwe. Na etapie formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia to było możliwe. Na etapie zastanowienia się nad tym, co właściwie jest nam potrzebne, jeżeli chodzi o obsługę konkretnego procesu w gminie,
bo to inspektor gminny mnie pytał, to było możliwe. Więc dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego nie zwrócono uwagę właśnie na to, w jaki sposób inspektor mógłby postulować zawarcie umowy powierzenia i co ta umowa powierzenia właściwie w sobie powinna zawierać? Proszę Państwa, tutaj nie wystarczy proste przepisanie treści artykułu 28 ustęp 3, wpisanie tej treści do umowy i powiedzenia tak, już mam swoją dedykowaną umowę powierzenia, bo taka umowa dedykowaną nie jest. Natomiast wielokrotnie bywa też tak, że właśnie na tym etapie zamówieniowym, na tym etapie zapytań chociażby, na etapie, w którym można jeszcze zastanowić się po obydwu stronach nad tym, czy po drodze jest mi z tym konkretnym wykonawcą, albo czy po drodze jest mi z tymi konkretnymi warunkami, to jest moment na to, żeby właśnie zaingerować w treść takiej umowy. Więc jaka moja rada dla samorządowych inspektorów? Proszę Państwa, przede wszystkim starajmy się być tą osobą, która o tego typu działaniach, jak przygotowanie przetargu na system informatyczny, czy też na jakiś system wspierający oświatę, bo z takim przykładem przed momentem tutaj mieliśmy do czynienia, żebyśmy byli po prostu w to zaangażowani, tak? Żeby administrator, a właściwie odpowiednie służby w naszym w urzędzie, w naszej jednostce wiedziały, że to się właśnie w ten sposób będzie musiało odbywać. Po drugie, to jest kwestia takiego, powiedziałabym, zdecydowanego domagania się włączania w sprawy ochrony danych osobowych na najwcześniejszym możliwym etapie. I to nie jest żadna wysublimowana kwestia, bo tak naprawdę to, o czym my w tym momencie mówimy, to są zwykłe działania inspektora i zwykłe działania administratora wymagane przepisami artykułu 38 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. A druga rzecz to jest kwestia ustalenia już na wstępie, czego ja życzę sobie od takiego podmiotu przetwarzającego. Czy ten podmiot przetwarzający faktycznie jest podmiotem, który, w stosunku do którego ja jako administrator mogę powiedzieć, że daję gwarancję należytego realizowania przepisów RODO oraz należytego zadbania o prawa osób, których dane dotyczą, czyli czy to jest podmiot, który odpowiada mi w perspektywie artykułu 28 ustęp 1. A następnie zastanawiam się nad tym, jakie konkretnie wymogi chciałabym postawić takiemu podmiotowi przetwarzającemu i zastanawiam się nad tym, zanim podpiszę umowę główną i zanim podmiot przetwarzający będzie mówił, że on ma określony wzór i od tego wzoru nie zamierza odstąpić. Proszę Państwa, zapraszam na kolejne rozważania dotyczące kwestii związanych z powierzeniem przetwarzania danych. Dzisiaj mówiliśmy o bardzo istotnej materii, a mianowicie o pewnym wymuszaniu podpisania projektu umowy, projektu, który pochodzi od podmiotu przetwarzającego. To nie jest praktyka błędna. To nie jest praktyka nieprawidłowa. Rzecz jasna, o ile te przepisy, o ile te postanowienia umowy zaproponowanej przez podmiot przetwarzający są zgodne z prawem. Zakładam, że są zgodne, ale nie zawsze odpowiadają chęciom i możliwościom administratora. O tym, żeby taka umowa odpowiadała chęciom, możliwościom, oczekiwaniom administratora, o to trzeba zadbać dużo, dużo wcześniej, do czego Państwa zachęcam, a obecnie życzę wszystkiego dobrego. Serdecznie Państwu pozdrawiam. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Państwa, do widzenia.